Promyk nadziei, obsada. Aktorzy Bachar i Beklarken na co dzień wyglądają zupełnie inaczej. Zobacz ich prywatne zdjęcia. Promyk nadziei, obsada. Aktorzy i aktorki znani z serialu Promyk nadziei mają konta w mediach społecznościowych i dzięki temu możemy zobaczyć, jak prezentują się prywatnie. Wyglądają inaczej niż w serialu. Zobacz prywatne zdjęcia aktorek i aktorów z Promyka nadziei. Promyk nadziei, aktorzy i aktorki prywatnie. Promyk nadziei, org. Bachar i Beklarken to serial, który niedawno zadebiutował w telewizji polskiej, ale już podbił serca widzów. Opowiada historię rozdzielonej rodziny. W wyniku intrygi Halila, Serif Bozkurt i jego chciwej żony, Nezliją Esin Civangil Omer Fati Ayan trafił na wiele lat do więzienia, niesłusznie oskarżony o kradzież. Jego żona Ipek Gulsa Eide urodziła córeczkę. Dziecko zostało jej odebrane. Nezliją, która chciała rozdzielić Ipek i Omera, oddała Bachar Izabela Damla Guvenilir obcym ludziom. Dziewczynka została wychowana przez Kadira Ayan Kiciusu i Selme Duły Gugokhan. 11 lat później Omer wraca, by dokonać zemsty na tych, którzy zniszczyli jego rodzinę. W Promyku nadziei jest całkiem sporo bohaterów, niestety głównie tych, co mieszają w życiach głównych postaci. A jacy są aktorzy serialu prywatnie? W sieci publikują zdjęcia z podróży, ze zwierzętami czy niektórzy z członkami rodziny. Większość z nich nie przypomina prywatnie swoich bohaterów. Jacy są na co dzień Gulsa Eide, Fati Ayan, Hande Arisoy czy Duły Gugokhan? Zobaczcie w naszej galerii.